Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Pojęcie unifikacja części brzmi bardzo abstrakcyjnie i wielu osobom nic tak naprawdę nie mówi. Co to słowo tak naprawdę oznacza? W dzisiejszym odcinku wyjaśnimy sobie to pojęcie w kwestii motoryzacji na naszym polskim podwórku. Zobaczymy, gdzie zachodzi tak zwana unifikacja, na czym ona polega oraz w jakim celu była stosowana. Będzie bardzo ciekawie, tak więc zapraszam Was na odcinek. Mam przyjemność powitać nowego patrona Kamila Zadrożnego. Dziękuję za wsparcie. Przypominam, że jeżeli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do wsparcia mojego kanału symboliczną dyszką na Patronite. Wspierające kanału wyświetlani są na końcu każdego filmu. I jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Jeżeli podobają Wam się klasyczne autobusy, to zapraszam Was do zakupu wysokiej jakości koszulek i bluz z fajnymi grafikami, których to na pewno pozazdroszczą Wam znajomi. A z kodem pojazdy macie 5% zniżki. Jeśli macie ochotę, napiszcie, z jakimi grafikami chcielibyście zobaczyć ciuchy związane z samochodami bądź też ciężarówkami. A my przechodzimy już do filmu. Tak więc, czym jest ta cała unifikacja? Unifikacja części w samochodach to nic innego jak wykorzystanie tej samej części w kilku pojazdach. Teraz tego typu działania zobaczymy raczej w podobnych segmentach pojazdów i dotyczy to chociażby kierownic czy też lamp u jednego producenta lub danej grupy producentów, takich jak chociażby Volkswagen. Jednak kiedyś wyglądało to trochę inaczej, to znaczy nadal konkretne części można było spotkać w kilku podobnych samochodach, ale unifikacja była na trochę szerszą skalę. Części niektórych autobusów znaleźć można było w samochodach osobowych i o takich ciekawych przykładach dzisiaj również Wam opowiem. A jaki jest cel takiego zabiegu? Bardzo prosty. Są to ogromne oszczędności, gdyż dany producent nie potrzebuje ponownie projektować oraz tworzyć oddzielnej linii produkcyjnej na światła, tylko ta sama część trafia do różnych pojazdów, dzięki czemu producenci oszczędzają, a końcowa cena pojazdu jest niższa. Ma to również drugi istotny aspekt, na którym korzystają kolejni właściciele. W przypadku zepsucia się danej części mamy szerszy wybór na rynku, gdyż taką samą część może nam sprzedać ktoś, kto posiadał inny model samochodu, a efekt końcowy będzie taki sam. Przejdźmy jednak do przykładów, bo te są bardzo interesujące w historii polskiej motoryzacji oraz tej, która po prostu jeździła po naszych ulicach jeszcze jakiś czas temu. Pierwszym ciekawym przykładem jest wykorzystanie przednich lamp z Fiata 125P w Autosanie H9. Lata produkcji tych pojazdów mocno się na siebie nakładają. Autosan H9 produkowany był od 1973 roku aż do roku 2006. Wówczas w Sanoku powstało kilkadziesiąt tysięcy sztuk tych autobusów. Tak więc fakt użycia tych samych lamp co we Fiacie 125P pozwolił na ogromne oszczędności. Fiat 125P natomiast produkowany był od 1967 roku do 1991. Fiatów 125P powstało blisko 1,5 miliona. Kolejną częścią, które współdzieliły te dwa pojazdy, to również lampy tylne. Te same mogliśmy znaleźć w Autosanie H9 oraz we Fiacie 125P. Z tym, że trzeba zaznaczyć, iż chodzi tutaj o te pierwsze Fiaty 125P, gdyż potem tylne lampy się zmieniły. Jeżeli jesteście posiadaczami Autosana H9 bądź Fiata 125P, to szukając lamp do swojego pojazdu na aukcjach, są one opisane jako lampy właśnie do Fiata oraz do Autosana. Zanim przejdziemy do kolejnych przykładów, napiszcie proszę w komentarzu, jakie przykłady wykorzystania części w kilku pojazdach Ty znasz, a ja z chęcią to poczytam. Kolejną zunifikowaną częścią są klamki do drzwi w Starze 200 oraz Fiacie 126P. Star 200 produkowany był od 1976 roku do roku 1994 w Starachowicach. Natomiast kultowy maluszek klepany był od 1973 do 2000 roku w FSM w Bielsku Białej. I to daje nam ciekawy kontrast, że tych samych klamek używano w ciężarówce, jak i w poczciwym maluszku. Również i tutaj, jeżeli będziemy szukać tej części na aukcjach, znajdziemy je opisane w podobny sposób.
Kolejną częścią, która została ponownie użyta, jest dość mało oczywista, gdyż z drogi musimy przenieść się na tory. Chodzi konkretnie o nastawnik w lokomotywach. W kwestii kolei nie będę się wypowiadał, gdyż nie jestem specjalistą, ale taką samą kierownicę spotkać można było chociażby w Żuku, czy też w kultowej Warszawie. I tak jak w miarę zrozumiałe jest wykorzystanie części między samochodami, tak trzeba mieć naprawdę dobre oko, aby zobaczyć, iż taka sama kierownica jest w lokomotywie oraz w samochodzie. Lampy to element w samochodach, który był i jest bardzo często współdzielony. Kolejnym ciekawym przykładem z naszej historii to chociażby Jelcz serii 300 i jego lampy. Takie same lampy mogliśmy znaleźć również i w Nysie. Nysa produkowana była od roku 1959 aż do 1994. Jelcz serii 300 natomiast klepany był od 1968 roku do 1992 roku. Tak więc ponownie większość czasu produkcji się na siebie nałożyła, jednak tutaj to powiązanie ma większy sens, ponieważ są to podobnego pokroju pojazdy. Przejdźmy teraz do samochodu, który to tak naprawdę jest połączeniem wielu innych pojazdów. Chodzi dokładniej o tarpana Honkera, który to był produkowany od 1988 roku do 1997 pod wieloma markami w Poznaniu oraz Lublinie. Były to typowe auta terenowe przeznaczone dla wojska, które nadal często jeżdżą w służbie. Na produkcję tego samochodu składa się wiele innych. W Honkerze znaleźć możemy chociażby części z Poloneza, Malucha czy też Stara. Jest to po prostu ogromna sklejka wielu znanych już wtedy konstrukcji. I ciężko się dziwić, gdyż pojazdy służące w armii muszą być jak najbardziej niezawodne, a najlepiej jakby dało się je naprawić jednym młotkiem. Dzięki czemu pozyskanie jakichkolwiek części nie było problemem i w przypadku awarii można było bardzo łatwo dokonać naprawy czy też wymiany konkretnego podzespołu. Mówimy tutaj o takiej oficjalnej unifikacji, gdzie już z taśmy produkcyjnej konkretny pojazd zjeżdżał z częściami, które znaleźć mogliśmy w innym samochodzie. Jednak gdy dostęp do części był ograniczony, a ludzie starali się oszczędzać na wszystkim, bywało, iż kierowcy potrafili dokonywać samodzielne unifikacje, odkrywając, że dana część pasuje również i w innym pojeździe. W kwestii mechanicznych bardzo często bywa, że konkretne części pasują w wielu samochodach. Jednak w kwestiach wizualnych każda marka chciała, aby ich auto się wyróżniało. I jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. I gdzie na pierwszy rzut oka może się wydawać, że mamy do czynienia z kompletnie innymi pojazdami, tak jak ma to miejsce w przypadku Fiata 125P oraz Auto Sana H9, tak jak się przyjrzymy wizualnie, te dwa auta mają naprawdę bardzo dużo wspólnego. I oczywiście fajnie, jeśli każde auto miałoby w 100% swojej części, jednak ma to swój urok, iż w kilku różnych pojazdach możemy znaleźć te same podzespoły, które są tak wkomponowane, że osoba niewtajemniczona po prostu nawet nie zwróci na to uwagi, że patrzy przykładowo na te same lampy. Do unifikacji dochodziło w takich najbardziej pospolitych częściach, które znaleźć można było w każdym pojeździe. I tak jak w dzisiejszym odcinku Wam przedstawiłem, były to często lampy, ale również klamki, jak i kierownice. Przykładów z pewnością znaleźć można by było bardzo dużo, a historia naszej motoryzacji pozwala nam na odkrywanie takich smaczków. Wiem, że moi odbiorcy mają ogromną wiedzę, tak więc zapraszam Was do sekcji komentarzy i napiszcie proszę, jakie przykłady wykorzystania tych samych części Wy kojarzycie. No i zapraszam Was jeszcze do zakupu kultowych ciuszków, a z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Dzięki, cześć!